cześć. Nagrywam to mało profesjonalnie, więc mam nadzieję, że jakoś mi wyjdzie. W tej chwili znajduję się na Skarpie Warszawskiej, w miejscu, które oddziela krakowskie przedmieście od Starego Miasta. To właśnie powinien się teraz widzieć za mną. Niezbyt dokładnie to widzę, ze względu na to, że strasznie świeci tutaj słońce. O, po mojej prawej stronie powinno być widać kamienice Starego Miasta. No to po mojej lewej stronie znajduje się Zamek Królewski. Od roku 1596 był on siedzibą polskich królów. Jako że stolice Polski, mówi się, że stolice, swoją siedzibę w roku 1596 z Krakowa do Warszawy przeniósł król Zygmunt III z dynastii Wazów. Aczkolwiek wtedy Warszawa jeszcze nie była stolicą. Stolicą formalnie stała się, już nie pamiętam w którym roku, ale tak czy jak momentu, w którym Warszawa stała się stolicą, była koronacja ostatniego lekcyjnego króla Polski, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który nie był ostatnim polskim królem, gdyż po tym jak Polska była pod zaborami, zostało utworzone tak zwane Królestwo Kongresowe, a kolejnymi królami Polski formalnie byli carowie rosyjscy z dynastii Romanowów. Tutaj zaraz powinna znajdować, to jest sokół od kolumny Zygmunta, kolumna upamiętnia polskiego króla, który właśnie przeniósł siedzibę króla z Krakowa do Warszawy. Wbrew wszystkim nie była to inicjatywa mieszkańców miasta, a syna króla Zygmunta III, Władysława IV. Jeśli chodzi o to, że jesteśmy na Skarpie Warszawskiej, warto zauważyć jeszcze jedną ciekawą rzecz. No, tylko, że przejdę trochę do balkonu. Już prawie. Okej. Spójrzcie na drugą stronę. Tego za bardzo nie widać, ale trochę tam Wisła oddziela dwie dzielnice Warszawy. Ja jestem w dzielnicy Śródmieście na osiedlu Stare Miasto, a za moimi plecami znajduje się Praga. Mam nadzieję, że jakoś widzicie Stadion Narodowy. Teraz pomyślcie, że kiedy zaczynało się Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 roku, to właśnie tam, gdzie stoi Stadion Narodowy, zatrzymali się żołnierze sowieccy, zatrzymała się Armia Czerwona pod dowództwem marszałka Konstantego Rokossowskiego, co ciekawe urodzonego w Warszawie. Był więziony w łagrze, stracił m.in. oko za to, że nie chciał się wyrzec swojej polskości. Zobaczcie, jak sowieci byli blisko. Oni stanęli tam i patrzyli, jak Warszawa walczy, jak Warszawa się wykrwawia i jak Warszawa umiera. Powstanie warszawskie trwało 63 dni, a w jego wyniku Niemcy podjęli decyzję o zniszczeniu miasta, zniszczeniu uległo 85% zabudowy Warszawy. A ze Stadionem Narodowym wiąże się jeszcze jedno przepiękne wydarzenie, to było w roku 2010, bodajże w październiku. Właśnie tam, na Stadionie Narodowym, nasze patałachy pokonały wtedy aktualnych mistrzów świata w piłce nożnej. Przepraszam, nie 2010, 2014. Na tym stadionie nasi piłkarze pokonali Niemców, a gole w tym spotkaniu strzelili Arkadiusz Milik i Sebastian Mila. Hej, jestem już po obiedzie, więc możemy zwiedzać dalej. Teraz chciałbym wam opowiedzieć coś więcej na temat znajdującego się za mną Zamku Królewskiego. Jak już wspomniałem, w roku 1596 zaczął się tu przynosić dwór króla Zygmunta III i od tego roku można powiedzieć, że Zamek Królewski był siedzibą polskich królów. Aczkolwiek urzędowali tu nie tylko polscy królowie, ponieważ w czasach II Rzeczypospolitej, czyli w latach 1918-1939, tutaj, na Zamku Królewskim, urzędowali prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej. Tu urzędował prezydent Gabriel Narutowicz, tu urzędował prezydent Stanisław Wojciechowski, tu urzędował prezydent Ignacy Mościcki. 16 maja, dobrze mówię? Tak, 16 maja 1926 roku na Zamku Królewskim prezydent Stanisław Wojciechowski podpisał swoją dymisję, zrezygnował z pełnienia urzędu, czym zakończył zamach majowy. Wtedy władzę w Polsce przejął Józef Piłsudski, Polska wtedy stała się państwem autorytarnym. Rządził prezydent, rządził premier, ale tak było wiadomo, że najważniejsze decyzje podejmuje główny inspektor sił zbrojnych, czyli Józef Piłsudski. Jeśli chodzi o historię najnowszą Zamku Królewskiego, to miały tutaj miejsce dwa ciekawe wydarzenia, a mianowicie w roku 2010 Bronisław Komorowski, a w roku 2020 Andrzej Duda właśnie na Zamku Królewskim z rąk ówczesnym przewodniczącej Państwowej Komisji Wyborczej odbierali akty wyboru na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Również tutaj na Zamku Królewskim, właściwie przed Zamkiem Królewskim na Placu Zamkowym, co roku 3 maja odbywają się obchody z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. To miało miejsce w roku 1791. Miejsce, przed którym teraz stoję, specjalnie przedstawiać nie trzeba. Nosiło ono w historii różne nazwy. Było znane jako Pałac Namiestnikowski, było znane jako Pałac Lubomirskich, a obecnie nosi nazwę Pałac Prezydencki. To właśnie tutaj mieszka i pracuje polski prezydent. Jak wiecie, obecnie ten urząd pełni Andrzej Duda. Aczkolwiek spośród polskich prezydentów wszyscy tu pracowali,
ale nie wszyscy tu mieszkali, ponieważ prezydenci Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski urząd sprawowali tutaj, aczkolwiek mieszkali trochę w Belwederze. To jest trochę dalej w tamtą stronę, przy Alejach Ujazdowskich. To jest koło łazienek naprzeciw ambasady Federacji Rosyjskiej. Poza tym tutaj, przed Pałacem Prezydenckim, po 10 kwietnia 2010 roku zaczęli zbierać się harcerze, zaczęli zbierać się obywatele po to, żeby modlić się za ofiary katastrofy smoleńskiej. Również tutaj do roku, którego? 2018. Co miesiąc zbierała się cała wierchuszka pisowska wraz z ich wyborcami, wraz z ich fanami. Po to właśnie tutaj, żeby modlić się za ofiary katastrofy. O, teraz dobrze widać, przed Pałacem Prezydenckim stoi pomnik jeźdźca na koniu. Jest to pomnik wzorowany na pomniku Marka Aureliusza z Rzymu. Jeźdźcem na tym koniu jest książę Józef Poniatowski. Był on bratankiem ostatniego króla Polski, ostatniego elekcyjnego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był on wybitnym obywatelem, był wybitnym dowódcą wojskowym oraz, co warto zauważyć, był jedynym obcokrajowcem, który dostąpił zaszczytu uznania mianowania na stopień marszałka Francji. Ten stopień na domu Napoleon miał to miejsce, jeśli dobrze pamiętam, bo akurat ostatnio czytałem tę książkę, 16 października roku 1813, czyli pierwszego dnia Bitwy Narodów pod Lipskiem. Mogę zaszpanować, bo jestem dopiero co po lekturze biografii Napoleona. Także to tyle stąd, a ja idę dalej. Okej, znajduję się trochę dalej w kierunku Pałacu Wilanowie. Po mojej lewej stronie zaczyna się krakowskie przedmieście, to oznacza, że ja znajduję się na Nowym Świecie. A tuż za mną, ten niezbyt przychylnie wyglądający budynek mieści się pod adresem Nowy Świat 69. W trakcie II wojny światowej tu, pod tym adresem Nowy Świat 69, mieścił się Arbeitsamt, czyli Urząd Pracy. W tym urzędzie Niemcy wynajdowali Polakom niewolniczą pracę, żeby ci w jakimś stopniu mogli zarobić na swoje życie, właściwie to na egzystencję, bo tego, co się dzieje w trakcie II wojny światowej, nie za bardzo można nazwać życiem. Nad drzwiami do tego urzędu widniał napis. Napis był po polsku, a było tam napisane: jedźcie z nami do Niemiec. I ten napis tam sobie widniał i widniał i widniał, aż w końcu ktoś się wkurwił i postanowił go przerobić. I zmienił ten napis z jedźcie z nami do Niemiec na jedźcie sami do Niemiec. I ciekawe w tym jest to, że tym, kto tego dokonał, był podharcmistrz Jan Bytnar, pseudonim Rudy. To był ten Rudy z tych Rudych. Przyjaciel Aleksego Dawidowskiego, pseudonim Alek, oraz Tadeusza Zawadzkiego, pseudonim Zośka. Jeden z głównych bohaterów powieści autorstwa Aleksandra Kamińskiego pod tytułem Kamienie na szaniec. Okej, w tej chwili, jeżeli dobrze rozpoznajecie po palmą, która się tam znajduje się w tej chwili na Rondzie de Gaulle. Rondo de Gaulle leży na skrzyżowaniu Nowego Świata z Alejami Jerozolimskimi, aczkolwiek o tym miejscu warto wspomnieć z innych względów. Rondo de Gaulle zostało wybudowane w latach 50. ubiegłego wieku, a wcześniej mieściło się to zwykłe skrzyżowanie kolizyjne. I na tym skrzyżowaniu kolizyjnym mogła zakończyć się II wojna światowa. 5 października 1939 roku ulicami Warszawy, konkretnie Alejami Ujazdowskimi, które znajdują się trochę dalej w tamtą stronę, przeszła wielka, ogromna, pompatyczna parada wojskowa zorganizowana z okazji zwycięstwa Wehrmachtu nad Wojskiem Polskim. Paradę tę osobiście odebrał wódz Imperium Adolf Hitler. Dojeżdżając za tę paradę, jechał z tamtej strony Alejami Jerozolimskimi i skręcał tam w Nowy Świat. I właśnie tu, na Rondzie de Gaulle, Polacy na Adolfa przygotowali zamach. Ładunków wybuchowych było tak dużo, że wszystko w promieniu 80 metrów było obrażone odłamkami. Bomba jednak nie wybuchła. Dlaczego? Teorii jest kilka. Niektórzy twierdzą, że coś spieprzył łącznik, inni twierdzą, że kable nie zadziałały, a jeszcze inni twierdzą, że po prostu ładunków nie odpalił saper, ponieważ nie był do końca przekonany, czy paradę odbierze Adolf, czy jeden z jego generałów, bo gdyby nie udało się zabić Adolfa, to zemsta Niemców byłaby straszna. Gdyby parada została w jakikolwiek sposób zakłócona, bo ludzie byli pozamykani w domach, życiem za to zapłaciłoby 400 niewinnych mieszkańców Warszawy. A szkoda, bo właśnie tu, 5 października 1939 roku, Adolf mógł odejść ze światy. I to jest ciekawe, że człowiek, który przeżył około 30 zamachów, ten najsłynniejszy, który odbył się 22 lipca 1944 roku w Wilczym Szańcu, oficjalnie popełnił samobójstwo.